Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku o tym, co fajnego do ogrodu można znaleźć na Temu. Jestem przekonana, że większość z Was zna aplikację Temu, a jeśli nie, to koniecznie zeskanujcie kod QR i ściągnijcie sobie aplikację i zobaczcie, co fajnego do ogrodu można tam znaleźć. A ja zapraszam Was na to, żebyście zobaczyli, na co ja się zdecydowałam. Mam tutaj dwie paczki z ogrodowymi bajerami, także sami zobaczcie. Temu jest to jeden z większych internetowych marketplace'ów, który pozyskuje różnorodne produkty. Naprawdę znajdziecie tam rzeczy z każdej dziedziny, co tylko sobie nie wymarzycie, a nawet znajdziecie takie rzeczy, o których nawet istnieniu nie mieliście pojęcia i nawet nie pomyśleliście, że mogą być przydatne, dopóki ich nie zobaczycie. Temu pozyskuje najlepsze produkty sprzedawców i marki na całym świecie. Bezkonkurencyjna na pewno jest cena tych produktów, bo na Temu kupicie wszystko naprawdę w bardzo dobrych cenach, w bardzo dobrych okazjach. Co jest też bardzo ważne, to jest bezpłatna wysyłka i bezpłatne zwroty do 90 dni. Także nawet jeśli coś nie spełnia Waszych oczekiwań, to bez problemu można to odesłać. A ja mam dla Was kod rabatowy. Wy macie 90% zniżki na wybrane produkty. Oprócz tego, jeśli zeskanujecie aplikację i wpiszecie mój kod, to po prostu wyświetli Wam się lista produktów, które ja tutaj mam, które zaraz Wam pokażę i możecie po prostu wybrać te same produkty. Także zobaczcie, na co się zdecydowałam. I na pewno zdecydowałam się na dużo oświetlenia ogrodowego, bo na Temu naprawdę znajdziecie mnóstwo lamp solarnych, co jest bardzo istotne i naprawdę w bardzo dobrych cenach po to, żeby właśnie rozświetlić swój ogród. Ja wiem, że to już jest taki powoli koniec sezonu ogrodowego, ale takie lampy solarne mogą stać w ogrodzie cały sezon, mogą pięknie zdobić jesienne dekoracje, a za chwilkę już wejdziemy w oświetlenie świąteczne, także na pewno też na Temu znajdziecie mnóstwo lampek, mnóstwo kurtyn świetlnych i co tylko sobie nie wymarzycie. Pierwsza paczka jest to solarna fontanna. Także mamy system mocowania i mamy cały panel słoneczny. Instrukcja obsługi, to jest dosyć ważne, plus rurki do zamocowania. Kolejna rzecz to jest właśnie kinkiet solarny. Byłam bardzo ciekawa w ogóle, jakiej on jest wielkości. Śrubki do zamocowania, ale jest naprawdę uroczy, przepięknie, jeśli chcecie przed domem. Tutaj ma zabezpieczenie dla lampy solarnej, to można sobie odkleić. Naprawdę jest uroczy i jest zdecydowanie większy. Myślałam, że to będzie takie malutkie. O, to się trochę pogniotło, ale jest to elektryczna lampa na komary. To, co w tym roku naużerałam się z komarami i lampa wygląda tak. Ma ładowarkę, ładuje się ją na USB, szczoteczka do czyszczenia, czyli pewnie do wymiatania tych wszystkich komarów ze środka. Kurtyna świetlna, z tego co widzę, ma panel solarny, także to jest w ogóle super. To już tak wzięłam troszkę z myślą właśnie o świętach. I z oświetlenia to jeszcze znalazłam takie fajne, też są śrubki, takie lampki w ogóle na schody albo na balustradę. One tutaj mają panel solarny, tu jest chyba zabezpieczenie i montujemy to w ten sposób na schodach czy
na balustradach, bo można też sobie zrobić właśnie wzdłuż balustrady albo nawet przy podwyższanych grządkach takie oświetlenie, czy w szklarni. Naprawdę ich zastosowanie jest szerokie. I tu są cztery lampki w opakowaniu. A teraz takie bardziej ogrodowe gadżety. No i na pewno jedną z takich, no zobaczymy, czy przydatnych, ale obstawiam, że tak, bo są takie łapki, które wsadzamy rękę tu, wsadzamy tu i możemy sobie zgarnąć, czy to trawę, czy to liście, czy to wszystkie jakieś takie odpadki zielone, które na przykład trudniej nam się zbiera gołymi rękami. Tak jak Wam mówiłam, byłam bardzo zadowolona z jakości siatki na kapusty, z jakości tych wszystkich takich podpórek na pnącza, które też zamawiałam na temu. Zamawiałam je w zeszłym roku jakoś zimą, a w tym roku postanowiłam się przygotować ubranka dla roślin. Oczywiście tam macie podane wymiary, możecie sobie dopasować, czy chcecie mniejsze, czy większe. Mi zależało właśnie na większych i faktycznie zobaczcie, jakie to jest, ale jakie to jest fajne. I tu ma w ogóle ściągacz, że jak zapakujecie tą roślinę w to ubranko, no to robicie sobie cyk. I już, a potem tylko ściągacie, ewentualnie pierzecie to i macie na przyszły rok. No to jest po prostu rewelacja. Ja jestem tym naprawdę zachwycona. Coś, co przyda się w każdym ogrodzie i każdemu ogrodnikowi, jest to miernik do jakości gleby. Mierzy zarówno pH, jak i wilgotność. Naprawdę takie coś powinien mieć każdy ogrodnik w swoim ogrodzie, bo często zasilamy nasze rośliny, nie wiedząc tak na dobrą sprawę, jakie one mają wymagania. Typowo ogrodowych gadżetów skusiłam się jeszcze na zestaw, taki piękny zestaw sekatorów. Mniejszy, bardziej szpiczasty, taki do cięcia takich bardziej precyzyjnych rzeczy. Drugi jest w ogóle taki maluteńki i właśnie takiego najbardziej szukałam. Jest bardzo ostry, ale właśnie chodziło mi o taki sekator do obcinania na przykład przy pomidorach, żeby nie robić tego ręką. Czasem nie chce się sięgać po duży sekator. Przydaje się właśnie taki malutki, dyskretny. Jest on też idealny właśnie do obcinania pąków od róż takich, które już przekwitły, czy w ogóle do obcinania kwiatów. A trzeci jest taki standardowy sekator do cięcia gałęzi, do cięcia większych roślin. Też jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle tnie, bo wygląda na bardzo ostry. Jak co roku na koniec sezonu moja podlewaczka kończy swój żywot, także zamówiłam sobie nową, kolejną. Również macie tu kilka opcji podlewania, kilka różnych strumieni wody. Wygląda bardzo spoko. Mam nadzieję, że przyszły sezon wytrzyma jeszcze ten, bo tak jak mówię, moja już niestety cała przecieka. Kusiłam się jeszcze na coś, co oglądałam przed wakacjami. Jest to taki system do podlewania roślin pod naszą nieobecność. I to są takie nakładki właśnie na butelkę. Tu się wkręca butelkę z wodą i to sobie powolutku tutaj sączy tą wodę do rośliny. Pomyślałam też o torebkach na nasiona, bo teraz jest czas, żeby zbierać te wszystkie nasiona, zwłaszcza kwiatów. Torebki są bardzo ładne, estetyczne. Można sobie tutaj wszystko opisać. Jest miejsce, żeby sobie opisać, jakie tu mamy nasiona, kiedy zebrane. Znajduje się tutaj 20 jakby takich torebek. Taśma do przyczepiania roślin. To się przydaje do roślin domowych i tym rzepem możemy podwiązać gałęzie, podwiązać trochę tą roślinę, żeby ona po prostu te gałęzie miała w taką stronę, w jaką mieć powinna. I gadżet, o którym też nie myślałam, że mógłby być przydatny, a jednak, kiedy go zobaczyłam, mówię ho, ho, ho,
Jest to trochę niebezpieczny instrumencik i generalnie służy to do tego, żeby nałożyć to sobie tu na palce i tak jakby po prostu do uszczykiwania pędów, na przykład przy pomidorach, jak robicie to palcami, no to właśnie taki nożyk, który zrobi to bardzo precyzyjnie i ładnie i nie musicie szukać sekatora. No i też kilka dekoracji. Zamarzyłam sobie domek wróżek. Zamocuję je na drzewie, tam nasze wróżki sobie zamieszkają. Myślę, że fajny gadżet do ogrodu, taki dający trochę takiego baśniowego charakteru. I z dekoracji jeszcze oczywiście liście. Powiem Wam, że jest bardzo duża i bardzo fajna. Także dajcie znać, co Wam się podobało. Oczywiście przypominam, że po zeskanowaniu kodu QR i po wpisaniu oczywiście w wyszukiwarkę mojego kodu rabatowego otrzymujecie 90% rabatu, a dodatkowo cała lista produktów, które ja wybrałam, Wam się pokażę. Możecie również się na nie zdecydować. Całą listę znajdziecie też pod filmem razem z linkami. Także jestem ciekawa Waszych opinii. Czy kupujecie na Temu? Czy robicie tam zakupy? Co Wam się najbardziej podoba? Co najczęściej zamawiacie? Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.